Cześć! Dzisiaj sobie porozmawiamy, w jaki sposób możesz od razu zacząć używać LinkedIna w swojej firmie, jeżeli jeszcze go nie używasz do komunikacji ze swoimi potencjalnymi klientami i do tworzenia swojego brandu i jako wspomaganie swojego marketingu. To jest podcast bez edycji. Przed Państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki. No więc jeżeli w dzisiejszych czasach, w roku 2019 jesteś firmą albo pracujesz w firmie, albo jeszcze nie daj Boże w korporacji i nie macie profilu LinkedIn, no to trochę wtopa. Ale spokojnie, nie wy jedni tak wtopiliście, więc nic złego się nie dzieje. Zawsze tę wtopę można trochę naprawić. A można naprawić w ten sposób, żeby zdać sobie sprawę z tego, że LinkedIn dzisiaj się bardzo mocno rozwija, szczególnie w Polsce, i że w sumie warto tam być. A w związku z tym dzisiaj warto wejść po prostu na LinkedIna i założyć tam korporacyjny profil. O, to jest dobry początek. Natomiast dlaczego na samym początku nie będzie to jakoś super pasjonujące? No dlatego, że taki korporacyjny profil na samym początku będzie miał zero followersów. No i z tym zerem followersów to jest tak, że jak się ma zero followersów, no to trochę słabo, tak? No bo te treści, które byśmy tam publikowali, to one docierają do zera. Więc trzeba zacząć budować sobie społeczność wokół tego profilu. No i tę społeczność dzisiaj się będzie budowało z rok, może dwa. To nie jest tak, że ta społeczność tam będzie od razu. Ciężko jest tak zrobić od razu. Szczególnie jeżeli chcemy to zrobić organicznie, czyli nie płacąc za reklamy i po prostu poprzez dzielenie się z ludźmi treścią. Więc w jaki sposób używać dzisiaj LinkedIna na świeżutkim profilu korporacyjnym, mając już jakieś treści do publikacji, ale jednocześnie nie robiąc tego w ten sposób, nie publikując w próżnię, tak? No nie dzieląc się treściami z zerem ludzi. Otóż można to zrobić bardzo fajnie poprzez wykorzystanie do tego celu profili osobistych twoich pracowników, tak? I tutaj od razu uwaga, nie należy ludzi zmuszać do tego. I za chwilę podzielę się z tobą strategią, jak to zrobić, szanując ludzi, szanując ich osobisty branding, szanując to, czym oni mają ochotę się dzielić na tych swoich profilach osobistych, a czym nie. Mianowicie, jeżeli jesteście firmą, w której jest jakiś tam team marketingowy albo dział marketingu, to możecie wykorzystać narzędzie, które się nazywa Hootsuite Amplify. I od razu powiem, że to nie jest jedyne narzędzie, które tak działa. Pewnie takich narzędzi jest trochę więcej na rynku. Ja znam Hootsuite Amplify i jest jeszcze narzędzie, które się jakoś tam nazywa, ja nie pamiętam teraz jak, ale jest robione przez angielską firmę Close, Close, tych ludzi, którzy stworzyli bardzo fajnego CRM-a takiego dla małych i średnich firm. No więc jak działa taki Hootsuite Amplify? Działa w ten sposób, że wasz departament marketingu, wasz team marketingowy przygotowuje posty, przygotowuje propozycje tego, co mogłoby być szerowane na tych osobistych profilach i później pracownicy, którzy posiadają osobiste profile na LinkedInie, dostają maila i w tym mailu mogą sobie zdecydować, którymi z tych proponowanych postów podzielą się na swoich osobistych profilach. I to jest ich decyzja, czy się podzielą, kiedy się podzielą i którymi się podzielą. To nie jest tak, że jest kalendarz publikacji i zmuszamy naszych pracowników do tego, żeby w pewnych momentach pewnymi treściami się podzielili, bo to byłoby bez szacunku dla ludzi i bez szacunku dla ich osobistego brandingu i bez szacunku dla ich osobistych profili. Natomiast to oni decydują. Mogą zdecydować, że nie podzielą się niczym, mogą zdecydować, że to są nieciekawe treści albo nielicujące z tym, w jaki sposób oni chcą być widoczni na LinkedInie. No i dobra, i to jest ich decyzja. Więc Hootsuite Amplify działa w ten sposób, że każdy pracownik dostaje maila i sobie wybiera z tego maila, którymi rzeczami chce się podzielić na swoim profilu osobistym i kiedy. I dalej to leci poprzez narzędzie właśnie na LinkedInie. Jest publikowane na tych osobistych profilach. Więc z jednej strony możemy od razu dzisiaj zacząć używać jakiejś tam sieci już istniejącej na LinkedInie ludzi, którzy są powiązani z naszymi pracownikami, no bo wtedy ci ludzie zobaczą te treści, co ci pracownicy publikują na swoich profilach osobistych. A z drugiej strony równolegle powinniśmy rozwijać ten fanpage korporacyjny, czy tam właśnie tą stronę korporacyjną, bo to chyba na LinkedInie się nie nazywa fanpage.
I, no i tam zdobywać tak zwanych followersów, czyli ludzi śledzących naszą firmę, po to, żeby za rok, za dwa lata tam było kilka albo kilkanaście, albo może kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy śledzą naszą aktywność i żeby można było tam po prostu publikować te treści nasze i używać tego kanału no głównie w ten sposób. Natomiast na samym początku można spokojnie zacząć od właśnie używania takiego narzędzia jak Hootsuite Amplify i po prostu proponowania tych treści do podzielenia się na LinkedInie poprzez profile osobiste naszych pracowników. Daj mi znać, napisz do mnie na jerzy@bezedycji.pl, czy w swojej firmie używacie w ten sposób LinkedIna, a może w jakiś inny sposób fajny używacie i macie jakieś dobre strategie na wykorzystywanie tego portalu social media do komunikacji. I ja myślę sobie, że LinkedIn dzisiaj, szczególnie w Polsce, jest bardzo, bardzo fajnym kanałem dystrybucji treści, bo z jednej strony nie jest tak mocno jeszcze rządzony algorytmem jak Twitter czy Facebook, a z drugiej strony są tam jednak ludzie, którzy dbają głównie o no, sprawy biznesowe, tak? Więc można dosyć łatwo dotrzeć do jakiejś tam grupy docelowej swoich odbiorców, tak? Albo do potencjalnych pracowników, jeżeli prowadzimy jakieś wysiłki employer brandingowe, albo możemy dotrzeć do potencjalnych klientów, albo możemy dotrzeć do konkurencji naszej też, tak? I jak gdyby zaznaczyć, że pewne rzeczy u nas w firmie dzieją się, które u nich się nie dzieją i żeby zazdrościli. No krótko mówiąc, można, to jest fajny, fajny portal social media. Mam wrażenie, że dzisiaj w Polsce nie traci się czasu na publikowanie na LinkedInie, że jest to dobrze wykorzystany czas, w przeciwieństwie do używania Twittera albo Facebooka, gdzie moim zdaniem już w tej chwili jest to strata czasu. Nie warto po prostu tego czasu tracić. Można Facebooka używać jako taniego domu reklamowego, domu mediowego, żeby tam wykupywać reklamy i płacić za to, natomiast absolutnie organicznie nie polecam budowania społeczności na Facebooku, to jest czas stracony, a na LinkedInie warto. Więc jeżeli jakoś fajnie używacie w firmie LinkedIna, to napisz do mnie jerzy@bezedycji.pl i podziel się swoimi obserwacjami na ten temat, a ja ci mówię wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Na razie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków Bez Edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!